Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Saliwa. Nie jest tajemnicą, że Crazies a Crazies Warhead to dwie bardzo podobne do siebie gry. W ciągu roku nie nastąpiła kolosalna różnica. Owszem, w Crazies Warhead wyszły dodatkowe bronie, gameplay stał się taki żywszy, kampania przechodzi się bardzo szybko, intensywnie, z dużą ilością przeciwników, wybuchów i wiele tym podobnych. Zaś Crazies 1 było takie bardziej subtelne, pozwalające nam na przejście grę po cichu, dając nam więcej możliwości niż tylko wysadzenie połowy mapy. Oprócz tego, że w Crazies 1 wcielamy się w nomada i tam jest opowiedziana jego historia, w Crazies Warhead wcielamy się w psychola, którego też losy poznajemy wtedy, kiedy się rozdzielają w misji czwartej szturm pod koniec tego aktu. Jednak chciałbym zaznaczyć jedną bardzo istotną różnicę między tymi dwoma grami tak naprawdę, oprócz innej opowiedzianej troszeczkę historii. Mianowicie spotykamy jedną zasadniczą różnicę, mianowicie ilość przeciwników, Koreańczyków, wyposażonych w nanoskafandry. Dlaczego w Crazies Warhead jest ich więcej? Czym jest to spowodowane? Czy to tylko decyzja twórców, czy to może jakieś drugie dno? W dzisiejszym materiale, inspirując się komentarzem użytkownika Wojciecha, którego serdecznie pozdrawiam, postaram się odpowiedzieć lorowo i kwestii technicznej. Dlaczego w Crazies Warhead było więcej Koreańczyków wyposażonych w nanoskafandry niż w Crazies 1? Serdecznie zapraszam do odcinka. Zaczniemy sobie od kwestii najbardziej oczywistej, jakim jest decyzja twórców. Owszem, w Crazies 1 spotykamy żołnierzy wyposażonych w nanoskafandry, jednak ich liczba jest stosunkowo mała. W misji trzeciej spotykamy tak naprawdę między 4 a 5 przeciwników. Później dopiero spotykamy dwa akty później, bo w misji Awaken, czyli Przebudzenie, co najmniej około 10. Jeszcze tam licząc tych osób wraz z generałem Kiongiem, wyjdzie, że będzie maksymalnie może 18 żołnierzy wyposażonych w nanoskafandry. Wówczas gdy w Crazies Warhead 18 spotykamy w samej jednej misji aktu trzeciego. Czym to jest spowodowane? Dlaczego jest znacznie więcej przeciwników patrząc okiem twórców? Mianowicie pierwszym aktem jest, pierwszym takim argumentem jest to, że twórcy po prostu chcieli troszeczkę zmienić kampanię, ponieważ Crazies 1 nie jest tak mocno historia, która nas pogania. Możemy wczuć się w tę historię, albo inaczej bardziej my jako gracze mamy na więcej, możemy sobie pozwolić, możemy poskradać się niespiesznie, możemy wyglądać całą wioskę, dopiero wtedy zrobić misję. Możemy sobie pozwiedzać, więc nie czujemy takiego bicza nad sobą, ani gra nie jest tak zrobiona, żebyśmy szybko coś zrobili. Crazies Warhead jest to tak skonstruowane, że misje są intensywne, krótkie i ciągle jest rozwałka. Coś się dzieje. Najlepszym dowodem jest misja druga, nie będę tutaj wszystkiego mówił, jak te misje są skonstruowane, bo może ktoś będzie chciał po prostu zagrać. Więc patrząc okiem twórców, chcieli po prostu zrobić grę bardzo szybką, dynamiczną i troszeczkę też zachęcić, pokazać też możliwości, bo wyszły nowe bronie, czyli pod wyjście Crazies Wars, którym wyszły dodatkowe bronie, pojazdy, które możemy spotkać w Crazies Warhead. Historia jest bardzo dynamiczna. Praktycznie co chwila są przeciwnicy. Owszem, misje nie są długie, można przejść grę w maksymalnie 8 godzin. Nawet szybciej na pewno by dało się to przejść, jeżeli byśmy tylko robili misję główną i to najszybciej jakby się dało, to może 4 godziny do 5 max. Może nawet szybciej ktoś się znajdzie sposób, ale tak naprawdę twórcy po prostu tak zaprojektowali mapę, żeby coś się działo, ale żeby nie było za wolno, musieli dać Koreańczyków wyposażonych na skafander i to znacznie większą ilość, bo po prostu rozgrywka byłaby może nie nudna, co po prostu powolna.
A to nie ten styl chodziło w Crisis Warhead. Więc twórcy na pewno się tym kierowali, ale również tym, że psychol, większość akcji ma miejsce podczas gdy nomad jest tak naprawdę w strukturach obcych, dzięki czemu on po prostu w tym czasie, kiedy nomad walczy z obcymi w środku góry, psychol już toczy walkę tak naprawdę w sferze, gdzie jest po prostu zima. W związku z tym, no po prostu musi być przeciwników trochę tych koreańskich, tym bardziej, że zmienił się tak naprawdę cel Koreańczyków. I tutaj powoli przechodzimy do części drugiej, jakim bez wątpienia jest cel Koreańczyków. Ponieważ w chwili zaczęcia kampanii Nomad i drużyna Raptor mają na cel uratowanie tak naprawdę zakładników, a celem Koreańczyków jest tej samego generała Kyonga było otworzenie świątyni i zdobycie artefaktu. Trzeba zaznaczyć też, że generał Kyung jest generałem, jest najwyższym stopniem wojskowym, więc on jest tutaj głównym dowódcą i to on decyduje. Jest pułkownik Lee, ale on jest, jego zwierzchnikiem jest właśnie Kyung. Więc w chwili, kiedy tak naprawdę generał Kyung ginie, kończy się akt drugi, kiedy pułkownik Lee tak naprawdę udaje się złapać psychola. W związku z tym wówczas następuje przetasowanie, jeżeli chodzi o najwyższe dowództwo u Koreańczyków i generał Kyung ginie, automatycznie jego następcą jest pułkownik Lee i to on ma zwierzchnictwo nad wszystkimi siłami Koreańczyków, przepraszam, na wyspie Lingshan. I też cel główny Koreańczyków się zmienia, bo wtedy była to góra, obrona góry, więc Kyung przyjął na siebie najwięcej tak naprawdę wojsk amerykańskich, bo przecież to był główny cel. A pułkownik Lee miał za zadanie prawdopodobnie zabezpieczenie drugiej części wyspy. Kiedy Koreańczycy odnajdują obcego, który nie aktywował samozniszczenie, a generał Kyung zginął, a świątynia okazała się jednym wielkim statkiem obcych, uśpionych cepidów, cel Koreańczyków ograniczył się do obrony i dostarczenia do swojej ojczyzny tego konteneru z tym właśnie obcym. Cel się zmienił, a to miał być taki zamiennik porażki Kyonga. Więc pułkownik Lee rzucił wszystkie siły. Jeżeli generał Kyong miał do dyspozycji wszystkie siły, no to na pewno trochę je ograniczał, tym bardziej, że ciężko bronić górę, a poruszającą się małą jednostkę kontener. Więc to był jeden z głównych powodów, dlaczego Crazy Warhead było więcej nanokombinezonów żołnierzy, bo przede wszystkim, po takie lekkie podsumowanie tego argumentu, to jest to, że jest walka w zimie. Jest tak niska temperatura, że żaden normalny żołnierz koreański nie przeżyje. Amerykańscy też nie, tym bardziej, że spotkamy nad oddział Amerykańców wyposażonych w nanokombinezony, Dane, Laska i reszta. Psycho spotyka. A nomad, no cóż, sam tak naprawdę musi cały czas być. Dopiero potem potyka proroka, ale to już reszta kwestii. Więc mamy tutaj też zmianę zwierzchnictwa nad armią, gdzie pułkownik Lee wykorzystał wszystkie siły, a tak generał Kyung wydaje się na takiego, który mocno rozrzucił swoje jednostki, żeby utrzymać jak najdłużej. No, pomijając fakt, że nomad się dostał, nie? Do kopalni, ale on tego nie mógł do końca przewidzieć i nie przewidział też, że świątynia to jest struktura cepidów, ale to już mniejsza. Dlaczego dalej w Warheadzie jest więcej tych na skafandrach? No to właśnie zmiana dowódców, gdzie generał Kyung nie wykorzystywał wszystkich możliwości. Pułkownik Lee, który wszystkie się miał się wycofać i się skupił na tym kontenerze. Również chęć twórców, żeby gra stała się bardziej dynamiczna, spowodowała, że Crazy Warhead jest dynamiczniejsze i jest po prostu więcej żołnierzy wyposażonych w skafandry. Taka jest moja odpowiedź na temat, dlaczego jest po prostu ich więcej, Koreańczyków, na skafandrach niż w Crysis 1. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Wasze pytanie i że nie za bardzo mój monolog brzmi cringe'owo, bo jednak to jest dla mnie taka duża gratka, takie coś robić. Mam nadzieję, że takie filmy Wam się podobają.
Dzisiaj trzy projekty taki na luzie, ale niedługo powinny być kolejne, lepsze, bardziej rozbudowane pomysły na odcinki na temat Lore Crazisa. Z tej strony był Sullivan, trzymajcie się ciepło, cześć!